Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15. Dieta od kuchni, Marzena Kasprzak z nami, witaj. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o koktajlach, jako że mamy wiosnę, mamy lato, takie bardzo słoneczne miesiące i pewnie też chciałoby nam się dużo pić, więc pić możemy wodę, słodkich napojów pewnie nie polecisz, ale możemy wypić i zrobić sobie, przyrządzić we własnym zakresie w domu koktajle. Jak to zrobić i z czego? Jeszcze zaczynając od tego, co powiedziałeś, że chce nam się pić, to by było super, gdyby nam się chciało. My niestety w Polsce najczęściej pijemy za mało, bo nie czujemy w ogóle pragnienia albo pijemy dopiero, jak jesteśmy już bardzo odwodnieni, więc te koktajle bardzo dobrze nam pomagają w nawodnieniu organizmu. Ja, prowadząc moich pacjentów, dla tych osób, które mają problemy z nawodnieniem, właśnie wprowadzam koktajle czy zupy kremy, dlatego że mamy w małej objętości dużo witamin, dużo składników mineralnych, no i właśnie zazwyczaj robimy je na wodzie, czy kefirze, maślance, czyli jakieś płynne rzeczy, które nam nawadniają dodatkowo organizm. Natomiast jak je zrobić? Na pewno starać się na trochę kreatywności i szaleństwa, czyli nie robimy tak, że jak już jeden nam zasmakuje, to robimy go codziennie. Moi pacjenci na przykład mają taki jeden koktajl w diecie, który nazywa się stracciatella, on jest z bananem, gorzką czekoladą i mlekiem i bardzo im smakuje, ale jedzony codziennie też nie byłby dobry, bo ciągle dostarczamy takich samych witamin, składników mineralnych, czyli nie do końca. Jesteśmy w stanie komponować naprawdę różne, czy to owocowe, owocowo-warzywne, czy same warzywne koktajle. Teraz już też mamy możliwość kupowania coraz częściej wyciskarek, tych wolnoobrotowych, sokowirówek, czy jeśli ktoś nie chce sobie brudzić takich dużych ilości naczyń, no to może po prostu zblendować te poszczególne owoce czy warzywa. Ja jak najbardziej polecam z tych sezonowych, które są w danym czasie i okresie. O ile z truskawek czy z innych owoców to koktajl wydaje się naturalny, to z jakich warzyw może być smaczny koktajl? Na przykład, jeśli ktoś nie lubi buraka, a ma problemy z przyswajalnością żelaza i na przykład niedokrwistość. Bardzo fajny jest koktajl z truskawką i burakiem, skoro już wspomniałeś o truskawce. Takie koktajle warzywne to też bardzo fajne, na przykład szpinak z limonką albo pomarańczą, bo mamy witaminę C właśnie i to żelazo. Do takich zielonych też, czy jakieś sałaty, rozponka, rukola, do tego możemy dodać owoce, na przykład banan i jabłko i do tego na przykład jeszcze owsiane, żeby trochę podbić kaloryczność. Bardzo ładnie też, jeśli sam koktajl pijąc czujemy się nie do końca najedzeni, już po godzinie chce nam się jeść, warto przemycać tam jeszcze płatki owsiane, kasze, jakieś orzechy, migdały, wtedy zwiększamy kaloryczność, trochę treściwość, bo jeśli zrobimy koktajl rano i zabieramy go do pracy, on też trochę nasiąknie, więc wtedy ta treściwość jego jest większa, no i na pewno wtedy będziemy się czuć najedzeni, więc jak najbardziej kompozycje mogą być różne. A jak układają się proporcje? Ile powinno być składników, ile tego płynu, czyli kefiru, jogurtu czy wody? Czy to jest jakaś taka stała reguła, czy to zależy od konkretnego koktajlu? To zależy od koktajlu, od owocu, bo jeśli są owoce na przykład takie jak arbuzy czy truskawki, one są, mają dużo wody w sobie, więc wtedy tej wody czy tego płynu możemy dodać mniej. Natomiast przy takich owocach jak jabłka na przykład musimy dodać dużo więcej, no bo tutaj tej wody nie będzie zbyt wiele. To też zależy od naszych preferencji. Są osoby, które po zblendowaniu takich owoców dodają wody pół szklanki i to jest dla nich wystarczająco. On jest wtedy bardziej treściwy, ale mniejsza objętość, a są tacy, którzy wolą go sączyć przez jakiś dłuższy czas i na przykład robią to na pół litra wody. Dla tych, którzy mają problemy z nawodnieniem, na przykład większa ilość wody dodana do koktajlu jest na pewno lepsza, bo wtedy taką butelkę jesteśmy w stanie wypić, ona ma jakiś smak, jeśli ktoś nie lubi zwykłej wody mineralnej, natomiast nie przeszkadza nam to, że jest tego aż tak dużo, więc tak naprawdę zależy od naszych preferencji, ewentualnie od przepisu, z którego korzystamy. Jeśli już korzystamy, czy kupujemy jakieś książki o koktajlach, no to jeśli przepis mówi, że tyle a tyle, spróbujmy przynajmniej pierwszy raz zrobić według przepisu, a potem zobaczymy, czy nam to pasuje, czy nie. Koktajli nie podkręcamy cukrem.
No najlepiej nie. Same owoce, właśnie dlatego proponuję koktajle na przykład nie tylko warzywne. Nie każdy lubi, to nam się kojarzy trochę z zupami, raczej chcemy to jeść na ciepło. Dlatego jeśli połączymy owoce z warzywami, na przykład marchewkę z jabłkiem, czyli mamy owoc i warzywo posłodzone tym jabłkiem, to już sam ten cukier z jabłka, czyli ten cukier prosty, posłodzi nam ten koktajl. Nie musimy dodawać, tak naprawdę nie powinniśmy dodawać dodatkowo. Ewentualnie przy koktajlach na przykład z czarnej porzeczki, one są kwaśne, czy z wiśni, możemy spróbować dodać do tego miód. Jeśli na przykład banan nam nie wystarczy, banan sam w sobie jest słodki, możemy dodać troszeczkę miodu, żeby posłodzić, bo wiem, że niektóre osoby mają potem problem z wypiciem tego koktajlu, a to też nie chodzi o to, żeby super koktajl zrobić, no i potem go wylać, bo nam nie smakuje. A jak długo taki koktajl zachowuje swoją świeżość? Czy można go sobie zrobić na zapas, czy raczej codziennie świeżą porcję takiego koktajlu? To zależy od produktów, jakie użyjemy. Bo po pierwsze, jeśli na przykład używamy takie produkty jak burak, jak ananas, to niestety te koktajle są w ciągu kilku godzin już muszą być spożyte, bo on zaczyna nam pracować z innymi warzywami, owocami i się zaczyna już fermentacja. Jeśli robimy koktajle na maślance, na kefirze, na mleku, one też zazwyczaj maksymalnie jeden dzień, bo mogą nam się zacząć te procesy właśnie fermentacyjne. Natomiast jeśli na przykład jest to koktajl z jabłka, gruszki, limonki i na przykład marchewki, to on ze spokojem może być zrobiony na 2 dni, czyli za jednym razem przygotowujemy 2 koktajle, jeden zabieramy do pracy, jeden wkładamy do lodówki. To oczywiście niestety właśnie zależy od tych produktów, które używamy do utrwalania. Z tego co mówisz, to można zrobić taki prawdziwy miks z bardzo wielu produktów, ale czy są jakieś produkty, których nie należy łączyć w ramach takiego koktajlu? Na przykład ananasa z kefirem, maślanką, jogurtem czy mlekiem, on zaczyna nam pracować. Ananas jest takim, czy tak samo kiwi. To są takie owoce, które zaczynają puszczać wodę. Nie do końca arbuz na przykład, też z tymi mlecznymi, nabiałowymi produktami też się dobrze sprawdza, bo to musi być koktajl wypity od razu. Tak samo ten z kiwi, on może być zrobiony, ale musimy go wypić od razu po zrobieniu. Jeśli zabierzemy go do pracy, zaczyna nam się rozwarstwiać i bardzo szybko zaczną się procesy fermentacyjne, więc nawet po kilku godzinach, jeszcze zmieniając temperaturę, bo najczęściej te koktajle, gdybyśmy przyszli do pracy, włożyli do lodówki i potem z lodówki je wypili, to te procesy fermentacyjne jeszcze nie tak mocno by zaczęły się tutaj dziać. Natomiast my najczęściej zabieramy je do torebki, do plecaka i one tak sobie leżą kilka godzin, czyli mają wysoką temperaturę, no i te procesy fermentacyjne są wtedy szybsze, więc na pewno te 3 owoce, czyli kiwi, ananas i właśnie jakiś, no burak też, one niestety z nabiałowymi niestety nie pasują i nie powinniśmy ich łączyć. To o bombach witaminowych w postaci koktajli opowiadała Państwu Marzena Kasprzak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15.